Nasza wartość. Dobrze znany mówca rozpoczął seminarium trzymając w ręku 20-dolarowy banknot. Do 200 osób na sali skierował pytanie. Kto chciałby dostać ten banknot? Ludzie zaczęli podnosić ręce. Speaker powiedział. Mam zamiar dać ten banknot jednemu z was, ale najpierw pozwólcie, że coś zrobię. I zaczął miąć banknot. Pokazał zgnieciony banknot i zapytał. Kto w dalszym ciągu to chce? Ręce znowu się podniosły. A gdybym zrobił to? Zapytał mówca i rzucił banknot na ziemię. Podeptał go butami i podniósł. Był pomięty i brudny. A teraz kto chce te pieniądze? Ręce podniosły się po raz trzeci. Moi przyjaciele, odebraliście bardzo cenną lekcję. Nie ma znaczenia, co zrobiłem z tym banknotem. Ciągle chcieliście go dostać, ponieważ nie zmniejszyłem jego wartości. To jest wciąż warte 20 dolarów. Wiele razy w życiu jesteśmy powaleni na ziemię, zmięci i rzuceni w błoto przez decyzje, które kiedyś podjęliśmy i okoliczności, które stanęły nam na drodze. Czujemy się przez to mniej wartościowi. Ale to nie ma znaczenia, co się stało i co się jeszcze stanie. Ty nigdy nie stracisz swojej wartości. Brudny czy czysty, zmięty czy w dobrej formie, jesteś ciągle bezcenny dla tych, którzy cię kochają. Wartość naszego życia nie wynika z tego, co robimy, ani nie zależy od tego, kogo znamy, lecz kim jesteśmy. Jesteś wyjątkowy. Nigdy o tym nie zapomnij. Licz swoje błogosławieństwa, nie problemy,